Siemanko w tym nowym dniu. Godzina 14:09. Magda zaraz kończy pracę. I co? Zaczynamy. Będziemy kończyć. Kończyć, nie zaczynać. Zaczynać pracę i kończyć podłogę. Mam nadzieję, że się uda skończyć to wszystko. Miałem wam tutaj pokazać, jak wyjść. Dzisiaj też zaciągnęłem trochę porady od ludzi, którzy to robili. I powiem wam, że mi powiedzieli, że takie panele nie trzeba układać rzędami, tak jak ja to robię. A można je samemu w pojedynkę robić. Także trochę się zdziwiłem, bo czasu zmarnowałem, bo zawsze czekam na tą drugą osobę. No, także ją przetestuję i wam też pokażę. Dobra, ja sobie, póki Magdy jeszcze nie ma, sobie powymierzam, podocinam, no i działam. Pokażę wam generalnie, jak tutaj wyszło. Nie ukrywam, że się boję, jak pójdzie tam, bo jednak jest przeskok. No i jeszcze do tego tam, no są te łączenia gdzieś, gdzie się troszeczkę martwię, no ale idę na żywioł. W najgorszym wypadku powiedziałem sobie, że założę po prostu próg, czyli tą listewkę i zacznę jakby od zera, nie? No jeżeli coś by nie wyszło. No jest taka opcja, jest zawsze coś, alternatywa jakaś jest, ale wolałbym, żeby to poszło w całości. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Do następnej wrzuty. Tu jeszcze tak szybko dogram, słuchajcie, bo tu ktoś pisał mi komentarz, jak te pazurki pieska, jeśli chodzi o jak jest głośno, także jest naprawdę cicho, jak piesek chodzi. A tu jeszcze mam kawałek tego. Ułożę to na tym i potraktuję to z młotka. No, na pewno zniszczę, bo to jest porządny młot. Zobaczymy, jakie dziury można wyrządzić, jak już faktycznie dojdzie do uszkodzenia mechanicznego, bo to mnie interesuje, bo jednak no i kujemy go. Widzicie? Został pokuty mocno. No i co mogę powiedzieć? Dam go pod światło. No, jak widzicie, są takie jakby wgniecenia, takie jakby, ale kurczę, no to jak to wam pokazać pod światło, ze światłem? No powiem wam, że uszkodzenia są znikome jak na takie uderzenia z czubka. Także na swoich zwykłych panelach tego nie próbujcie. Laminat wytrzymuje bardzo duże, widzę, walenie, bo tam jest potężny nacisk. Można śmiało tam, jak było, producent podaje nacisk tych szpilek, nie? Gdzieś tu widziałem, powiem wam. Czy gdzieś widziałem coś takiego? Dlatego one są takie odporne. Gdzieś mi się rzuciło w oczy, dlatego ja mówię, kurczę, sprawdzę to z młotka, ale teraz nie widzę. No ale jest. Dobrze się zachowują. Od razu chciałem wam to pokazać. Też chciałem samemu sprawdzić, czy fizycznie są podatne na uszkodzenia. No i spoko, nie? Dobra, to już wiemy. I działamy dalej. Nie włączałem kamery, ponieważ zasuwałem z Magdalenką. Hej. Jest moja pięknisia, moja księżniczka. Chodźcie, zobaczycie. Zobaczcie, tu ładnie wyszło. Nie było za dużej kombinacji. Wy wiecie, jak się robi. Ja nie muszę was nawet uczyć, nie? Wy to wszystko widzicie, nie? Garderoba skończona, niedługo wjeżdża. Także myślę, że jest spoko. Nie ma progu, na tym nam zależało. Wiemy już, jak to robić. Tak jak mówię, zasięgłem trochę rady jeszcze. No i tak prosto, nie? Bo wiecie, są maszynki do dobijania.
Ale to, co ja się dowiedziałem, to jest najlepsza maszynka, żeby leciutko sobie puknąć. Odciąć kawałek zamka i teraz wiecie, jak fizycznie, przypuśćmy, ja tutaj przyłożę, może wam pokażę, żebyście widzieli. Ja sobie całym rzędem, ja wiem, że ja powinienem to pojedynczo robić, bo mi mówili, że pojedynczo, ale jak jestem z Magdą, to lepiej mi całym rzędem. O. Kolana siadają, trzeba tą gąbkę sobie podkładać. Nie wiem, czy samemu wsadzę. Dobra. Powtórka z rozrywki. Ostatnio mieliście, widzieliście, jak to się robi. I teraz to samo. Tylko, że ja wam coś pokażę jeszcze, jeśli chodzi o ten zamek, który tam odciąłem. To takie jakby przygotowanie, wiecie, żeby to wskoczyło fizycznie na swoje miejsce. Nie musi nawet całkiem wskoczyć. Teraz jak Magda zobaczy, że ja to sam robię, już nie przyjdzie mi pomóc. O, zobaczcie, no i generalnie co? Mam wsadzone i pręży, nie? Zobaczcie, Magda przejdź z drugiej strony. Pokaż, że jest jakby przygotowane, ale dalej pręży, nie jest w zamku. I to jest to, co ja na tamtym filmie pokazywałem wam, że tak jakby no macham tym, dopycham to ręką. No i teraz właśnie to, co mi ziomeczek powiedział, to mam. Ten sobie odsunę, bo mi nie jest potrzebny. To ja sobie z tej mańki, zobaczcie, wkładam sobie, tak jakbym następny panel wkładał, jest odcięty z odpadów, nie? Żebym nie uszkodził zamka i delikatnie. I to jest wszystko. I nic więcej nie robię, bo to są mikro, on mówił tam minimalnie, naprawdę tam mikro już, nie? Dlatego ja wkładam następny. Puknę i idę dalej. I nie przejmuję się. Nie przejmuję się fizycznie niczym. I nie męczę swoich rąk. Zameczek. Puknę i idę dalej. Puknę i lecę. Tylko pukam, słuchajcie. Pukam, cały czas pukam. Na łączeniach najlepiej to zrobić. I na końcu. I zobaczcie, jak się poddaje. Tam, gdzie jeszcze widzicie, że leciutko się unosi. I zobaczcie, nie? I teraz zobaczcie, ona się cała położyła. Teraz na przykład tu jeszcze, bo wisi w powietrzu, zakładacie i w ten sposób wiecie, gdzie zamek jeszcze dobrze nie doszedł. Widzicie? I się kładzie. I to jest właśnie te zatrzaskiwanie, gdzie moja wiedza była troszkę słaba, kulała. I mamy. Mamy położoną, zobaczcie, położyła się cała. Jeszcze może mikro tutaj na rogu cyknę, dla pewności, że jest wszędzie.
No. Zobaczcie. Widzicie? I tak jest dobrze położona posadzka. Podoba wam się? Podoba wam się, kochani? Wszyscy na 3-4. Podoba! Dobra. My lecimy dalej. Mamy prostą. Także już jest fajnie. Bardzo się boję tutaj. Nie przymierzałem, bo nic nie ma sensu, że ja teraz będę przymierzał. Jak dojdę, tak zobaczę, jak wyjdzie. I to na tyle w temacie. Ja działam, jeszcze siłę mam. A w ogóle zobaczcie, jak to teraz wygląda, nie? Tu lecą trzy równe paski. Pasek równy, pasek równy, pasek równy. Tu w ogóle znikł ten pasek, bo tu się uczyłem. I nie było powtarzalności. Wiecie, jest wszystko rozgrzebane. Nie wiadomo, czy to nam będzie przeszkadzać później. Nie. Co? No widzisz, wchodzisz, widzisz ładne trzy paski. Później tam nie ma. Tam jest kawałek tego. Tu jest kawałek tego. Wiesz, co chodzi? A nawet pisali mi, pisaliście mi tam, żeby patrzeć powtarzalność. A ja nie, ja tak lecę, bo tam nie zwracam uwagi na to, nie? A żeby zerknąć powtarzalność, nie? Ale jest spoko, nie? Wiecie, to by było można zawsze, kurczę, się do czegoś dowalić, jeśli by się chciało. Mi się wydaje, że jest ok. Najważniejsze, że ten... Zobaczcie na lenia. Zobaczcie. A my go potrzebujemy, bo ktoś się pytał właśnie, tak jak wcześniej tam pokazywałem, jak słychać pieska. Maksiu, chodź. No chodź, no chodź. No chodź. Nic prawie. Ale cisza, nie? No. U nas by było słychać na tamtych, no, nie? No. No chodź. No chodź szybko. No biegaj. Tu chodź, szybko. Pokaż. No jest różnica, nie? No tak, minimalnie. Znaczy słychać troszeczkę, no ale to nie jest to jak tam. No. Musimy nagrać, jak on wychodzi u nas po tych panelach zwykłych, no, laminowanych. Tam nawala, nie? No jest cisza, jest taka bardziej guma, nie? Nie wiem, z czego one są wykonane, te panele. Te laminowane, co oni tam używają, jakich typowo składników, tych mineralnych, co oni tam wrzucają, nie wiem. Dobra. To na tyle, my działamy, dokończymy to, chyba całego nie będziemy jechać, żeby tą garderobę wrzucić i się wprowadzić, nie? Ale nie wiem, zobaczymy jeszcze. Dobra, to na tyle. Mi się wydaje, żebyśmy zrobili ten. Tutaj sypialnię. I wjechali z garderobą. No. Tak zrobimy, słoneczko. A resztę potem robimy dalej. Mhm. No nie, ja muszę skakiwać na ten. Na elewację, nie? Pawełkowi powiedziałem, że w październiku rusztowanie oddaję. Okay. Mnie zastrzelił. Dobra. To takie prywatne między nami rozmowy. To na tyle. Do następnej wrzuty. Dobra, kochani. Robię ostatnią wrzutkę z tego dnia, wyłączam telepator, zawijamy się, bo Magdalenka po pracy dzisiaj ciężko pracowała, jak wiecie, Magdalenka to cyborg. No i co mamy? To pokazywałem chyba, nie? Garderoba skończona, cyken myken i salonik już też skończony. Mam małą docineczkę tutaj jeszcze. Niestety 8 cm, ale poradzę sobie, bo tutaj walnę L-kę, tu będzie stało ten, tutaj też L-kę, tu się złączę L-kami, tu wyjdzie calak, tu troszeczkę gorzej, bo się jakby wstrzelę w ścianę na zero, ale będę ją podkuwać. Tą i tą będę ścianę podkuwać, to nie są ściany nośne, także podkuję, żeby wlecieć, no i będę leciał dalej, nie? Nie ma wyjścia, zobaczycie, jak to będzie wszystko. Działamy, działamy. Zobaczcie, od razu pokój. Zaraz pokój będzie skończony. Tu tasiemki pozrywam, drzwi mogą wjechać, garderoba może wjechać. Duże sypialnia dla mojej żony, żebyśmy mogli odpoczywać, nie? Kochanie. Końcu, końcu. Masz. Jak chcesz coś powiedzieć? Zaraz uciekamy do domu, tak jak Kamil powiedział. Ja już też padam. A moje dziąki jadą tam. Tak, na motorach. No. Miałem z nimi jechać, dzisiaj do mnie dzwonili, że mają na mnie motor. Teraz mam jechać z nimi na, do restauracji w sumie. Mówię, nie, nie jadę. I dobrze, zobacz, dobrze, że nie pojechałem.
Bo ulewa była. Bo ulewa była, nie? Także nie, ja mówiłem, że zalatany jestem, ale właśnie oni dzwonili, nie? Dobra. I co, kochanie? Wszystko w porządku? Tak, właśnie tak. Jak coś jest źle, to pamiętaj, kogo wina? Twoja. Twoja, nie? Już piszą tam w komentarzach, że to twoja wina, jak jest źle. No. No w końcu Emiliusz mówi, co kończymy. Ja mówię, no pewnie, że kończymy. Musimy to dokończyć. Ten kawałek zostaje już na jutro. No i już mamy coś, już coś konkretnego widać znowu. Także no. Same pozytywy. Czyli tydzień mogę teraz znowu odpoczywać, ale podoba mi się. Kochani, ładną podłogę wybrałaś. Wiem, też mi się podoba. Już mówiliśmy, że na dole byśmy taką dali, nie? No już mówiliśmy, kurczę, na dole też by fajnie wyglądała. Ale wybraliśmy te płytki. I też mi się podobają, także no ale tak ładny efekt tutaj dało. Tak jak tutaj właśnie przed chwilą w komentarzu u ciebie na kanale właśnie widziałam, że kolor neutralny, uniwersalny, o tak. I na czasie, zawsze. Dobra, to na tyle, bo ja już też chcę iść do domu odpocząć. Emil, tak jeszcze szybko mogę powiedzieć, że przychodzą do mnie, do sklepu nasi widzowie, twoi widzowie, także też możesz pozdrowić tutaj. Dziękuję bardzo. Bo ja przekazuję, zawsze przychodzę do domu i mówię, Emil, masz pozdrowienia, także... Dużo ich jest? No, trochę osób jest. Nie za dużo jeszcze, ale... Jeszcze, bo tak co chwilę... Zapraszam do mojej żony i składajcie mi pozdrowienia. Dobra, to na tyle. Pozdrawiamy. Dzięki mordy. Na łączach. Jo.